Najtrudniej było zdecydować się zostawić piłkę nożną, gdyż zawodowo już wciągnięty w to od 6 roku życia w sumie grałem i tak naprawdę kariera stała też otwarta, więc no ciężko było się zdecydować na to przede wszystkim. Tak, trzeba dużo zostawić dla Pana Jezusa, ale jeszcze więcej się otrzymuje. Ja, dla mnie najważniejsze, najtrudniejsze, co musiałem zostawić, to przyjaźnie. Ale to było uwalniające. To tak można mówić, co się zostawia. To jest tam drugorzędne. Pierwsze jest to, że Pan Bóg uwalnia z tych przyjaźni. Ja dalej mam tych przyjaciół, tylko że już jesteśmy wolni w tej przyjaźni. Ja mogę być w Polsce, mogę być w Wenezueli, co mnie czeka, daj Panie Boże, już nie mogę się doczekać tego wyjazdu, ale jesteśmy wolni w naszej przyjaźni. Możemy się widzieć raz na rok i Pan Bóg uwolnił, po prostu. I to jest to chyba, ta przyjaźń najważniejsza. Nie tam rzeczy materialne, czy rodzina, bo ja zawsze w podróży byłem, ale to ci przyjaciele. I Pan Bóg przemienił tą przyjaźń. Nie chcę powiedzieć, że zostawił, ale przemienił tą przyjaźń na taką wolną. To nie można powiedzieć, że była jedna taka sprawa, czy jedna taka wartość, bo to też z czasem, z wiekiem i w zależności od tego, jakimi doświadczeniami jesteśmy, z jakimi jesteśmy konfrontowani, to różne wartości okazują się ciężarem. Ale to tylko potwierdza, że to jest właściwa droga. No, musi być w niej wybór, a z wyborem zawsze związana jest strata. Jakby ktoś chciał wybierać, nie tracąc, to będzie kompletna iluzja. Więc u mnie też w różnych momentach życia przychodziła refleksja nad tym, że to jest najtrudniejsze, to było może najtrudniej zostawić. Ale tak jak w Ewangelii Pan Jezus mówi Piotrowi, 100 razy więcej dostaniesz. Jak człowiek się odwraca od Chrystusa i patrzy tylko na swoje straty, to wtedy jest to strasznie ciężkie. To wtedy jest taki wyrzut Piotra. Czemu żeśmy opuścili, co mamy, wszystko zostawiliśmy, a nic nie ma. Jak człowiek zwróci się w stronę Chrystusa, to nagle widzi, że te wszystkie straty są naprawdę niczym w porównaniu z tymi zyskami, które od Niego przychodzą. Z powołaniem było w sumie ciekawie, ponieważ jako młody chłopak, mając 17 lat, wstąpiłem do Palotynów. Od razu po szkole średniej, gdyż nie mamy liceum, gimnazjum, więc tak naprawdę to było też znienacka, ponieważ zawodowo grałem w piłkę nożną, piękną dziewczynę miałem i w pewnym momencie po prostu Pan Bóg jak deszcz z nieba zesłał powołanie. I w ostatniej chwili tak naprawdę zdecydowałem się pójść, spróbować, co to jest. No jak widać, zostałem. Rodzenie się powołania było dosyć skomplikowane, ponieważ raz była ogromna chęć, kiedy można powiedzieć, byłem jeszcze w gimnazjum, ale później gdzieś jednak zainteresował mnie świat, jak to się mówi, i wybrałem studia ekonomiczne. Planowałem już założyć sobie rodzinę, ale jednak Pan Bóg upomniał się o mnie. To było na jednej z pielgrzymek do Częstochowy i przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej usłyszałem takie wezwanie, przynaglenie wewnętrzne, żeby służyć Panu Bogu na całego. I wtedy moje powołanie było, że tak powiem, na definitywnej, takim definitywnym krokiem. Postanowiłem, że jednak wybiorę Palotynów i pójdę na księdza. Po ludzku to można by powiedzieć, że przypadek. Chodziłem do klasy z człowiekiem, którego brat był wówczas Palotynem. On mnie zaprosił do Ołtarzewa, do seminarium. I było takie to coś. Z powołaniem to jest trochę jak z Coca-Colą. Trzeba umieć powiedzieć, to jest to. Nawet człowiek nawet nie potrafi tego do końca sprecyzować, zwerbalizować. No, ale wie, że to jest to miejsce, w którym on sam jest najbardziej szczęśliwy, najbardziej skuteczny. No i widzi, że jeśli robi to wszystko w łączności z Panem Bogiem, to jakoś to służy innym i pomaga. Z powołaniem było... Dość wydłużyłem sobie ten czas, ponieważ zanim dojrzałem, aby podjąć tą decyzję o wstąpieniu na drogę do kapłaństwa, wcześniej odbyłem studia, skończyłem inne studia techniczne na Wydziale Nauki o Żywności w Olsztynie.
zobaczyłem, jak wygląda życie studenckie. W międzyczasie też rozeznawałem drogę i z radością wstąpiłem na tą drogę. Jestem szczęśliwym alumnem, za niedługo diakonem i pallotynem. Moje powołanie już odkryłem bardzo wcześnie, bo odkąd tylko pamiętam, ja zawsze chciałem być księdzem. Całe życie gdzieś byłem bardzo blisko kościoła i to mi bardzo ułatwiało właśnie rozeznanie tej drogi. W moim powołaniu Pan Bóg mnie bardzo zadziwił, bo nigdy nie chciałem być palotynem. Zawsze mówiłem sobie innym zakonnikiem, ale palotynem nigdy. I kiedyś na Jasnej Górze właśnie przyjechałem tutaj rozeznać moje powołanie, jakie wybrać zgromadzenie. I tutaj przed obrazem Matki Bożej Pan Bóg dał mi takie upewnienie, że to mają być palotyni. No i od wtedy, od tamtego czasu jestem pewien, że właśnie mam być palotynem. Później przyszedł czas nowicjatu, czyli nasz taki początek w życiu palotyńskim i później seminarium. I jak wiadomo, różnie w powołaniu jest i były momenty, gdzie czułem się pewny, że wiem na 100%, ale czułem też takie momenty, kiedy musiał Pan Bóg interweniować, żeby mi pokazał, że On chce mnie tu. Bo ja gdzieś patrzyłem bardzo po ludzku i patrzyłem tak na siebie z tej złej strony, według słabości, grzechu, a Pan Bóg wtedy mi bardzo mocno też pokazywał, że On chce mnie takiego, jakim jestem, że wybrał mnie i wie od początku, jaki byłem, jaki jestem, jaki będę. I wybrał mnie nie dla moich doskonałości, ale właśnie pomimo moich słabości, aby w tym też doskonalić się, aby właśnie Pan Bóg mógł przez te różne moje słabości działać. I to właśnie też taki cud, który Pan Bóg przez całe seminarium mi pokazywał, bo wiele musiałem przepracować właśnie takich różnych kwestii i Pan Bóg pokazywał, jak powoli, ale z Jego pomocą i z zaufaniem właśnie Jemu można góry przenosić. Pytanie o powołanie jest trudnym pytaniem, ponieważ chodzi o całą przygodę z Panem Bogiem i Pan Bóg w pewnym momencie życia wchodzi do człowieka i zaprasza go do miłości, do przygody, do życia, w pełni życia w wolności. Ja takie spotkanie miałem 10 lat temu w ruchu oazowym, gdzie to właśnie mi pokazali, że można żyć z Panem Bogiem w radosny sposób i tak żywo, nie tylko klepać jakieś tam niepotrzebne modlitwy i Panu Bogu chyba nawet nieprzyjemne, tylko po prostu żyć tak, jak Pan Bóg sobie tego zażyczył. I wtedy mu obiecałem, że będę komandosem jego. Myślałem, że to będzie czas, kiedy będę służył jako animator, jako gdzieś tam chodzący świecki po ulicy i głoszący Jezusa, natomiast on sobie wybrał drogę życia konsekrowanego, drogę wśród palotynów. Kiedy wybierałem palotiego, to wybierałem dlatego, że spotkałem dwóch wspaniałych księży, którzy po prostu oprócz modlitwy to kosili trawnik, sprzątali, byli normalnymi ludźmi i to mnie przekonało do palotynów. Natomiast potem, jak zacząłem już poznawać palotiego, to okazało się, że moje serce jest bardzo blisko jego serca. Że moje myślenie o Kościele jest podobne do tego, co Pallotti myślał, czyli na przykład to, że jesteśmy wszyscy razem braćmi i siostrami. To Pallotti mówił już 150 lat temu, że wszyscy jesteśmy razem odpowiedzialni za Kościół. To Pallotti mówił. Ja to mam bardzo mocno wbite w serce właśnie przez księdza Blachnickiego, przez ruch Światło Życie. Pallotti, kiedy zakładał stowarzyszenie, to jego założeniem było, że miłość Chrystusa przynagla nas. To było najważniejsze motto Pallottiego i to było moje motto, kiedy składałem podanie o bycie animatorem. Kiedy chciałem służyć Panu Bogu, to chciałem, żeby to był mój motor życia. I tak Pallotti po trochu mnie przekonywał do siebie, już jak byłem w stowarzyszeniu. Pallotti nasz umierał, mając przed sobą 5 trzęsących się galareta współbraci, którzy pytali dokładnie o to samo, co to będzie dalej, ty umrzesz, a co my zrobimy. A on ze spokojem, jeśli umierając można mieć spokój, mówi, to stowarzyszenie będzie błogosławione.
i doświadczamy błogosławieństwa Bożego. Jestem pewien, że tak będzie w przyszłości.